Przypomnijcie, co się zdarzyło. Wilka. Kogo spotkał? Lisa. A, i niedźwiedzia, którego żona wygoniła z domu, bo ciągle miód wyjadał, nie było nic do jedzenia dla dzieciaków. Mam przyjemność prowadzić warsztaty opowiadania z grupą tutaj niepełnosprawnych i razem pracujemy właśnie nad opowiadaniem historii. I niedźwiedź. No i pewnego dnia z taką ekipą wyruszyli w drogę. Postanowili, że zrobią jakiś wspólny biznes i w drogę. Tak wyglądały zajęcia prowadzone w Teatrze Grodzkim w Bielsku Białej. Ich motywem przewodnim było wspólne opowiadanie historii. Za angielską nazwą storytelling kryje się sztuka używania opowieści do kształtowania więzi między ludźmi. Zajęcia ze storytellingu prowadził Jarosław Kaczmarek z warszawskiej grupy Studnia O. Co zrobił? Najmłodszy z braci powiedział: słuchajcie, idźcie, rozejrzyjcie się za czymś do jedzenia. Ja tutaj się trochę zdrzemnę, bo mnie boli głowa. Właśnie mówienie, najbardziej naturalna forma komunikacji, jest gdzieś zablokowana. I dla wszystkich jest tak, że mamy problemy z opowiadaniem. Wynika to z tego między innymi, że na co dzień już od szkoły nie opowiadamy, tylko odpowiadamy, gdzie posługujemy się językiem wykładowym, posługujemy się językiem, w którym ta opowieść gdzieś została schowana. Więc warsztaty opowiadania prowadzą do tego, że otwieramy taką sytuację trochę archaiczną, że jesteśmy w kręgu, gdzie dzielimy się opowieściami. I moja rola jako prowadzącego polega na tym, że przywołuję różne historie, baśnie, ale także opowieści z życia wzięte, wątki z historii. Zielona marynarka. Co jeszcze? Kapelusik czy coś. Kapelusik. I co powiedział? Ej, co tu robisz? I szukam punktu zaczepienia z doświadczeniem, z wrażliwością uczestników. I dochodzi do takich punktów, w których moja historia otwiera opowieść uczestników warsztatów. I tutaj naprawdę niezwykłe historie się pojawiły. Pojawił się niezwykły sen, który jest jak piękny, poetycki, filozoficzny obraz. Pojawiły się opowieści z życia wzięte, opowieści o przodkach z wątkami historycznymi. I to jest coś podstawowego, ale w kontekście naszej współczesności trudnego i rzadkiego, że opowiadamy sobie historię. W takich aparatach, tak sobie chodziłem w tych aparatach, w takich poręczach, no taki upał był wtedy, to było na zewnątrz, na podwórku, i dziadek sobie tak chodził na oko w domu i podchodzi do mnie i mówi, że jak ten Bóg fajnie ten świat urządził, każdy jest potrzebny. A komary cięły, ja tak się na chwilę puszczałem do jednej poręczy, jedno takie od tych komarów tak się po prostu odganiałem i mówi do dziadka, że no nie do końca tak ten świat dobrze urządził, bo te komary są na cholerę potrzebne. Po czym dziadek tak przyszedł za pół godziny, podumał i mówił tak, o, komary są potrzebne, bo mówi, bo jak tak człowiek, mówi, już mu się tak nic nie chce, albo mówi, leży chory, jak on tak komary tną, to ma motywację, żeby się rekomendować. Raz, że jest takie miejsce, taka okoliczność, taka trochę już pierwotna, archaiczna sytuacja, że jesteśmy w kręgu opowiadaczy historii, który różni się od sytuacji wykładowej, sytuacji występu, bo tu nie ma sceny, tu nie ma tego podziału na scenę i widownię. Jest ktoś, kto wprowadza w ruch opowieści, a potem one zaczynają wędrować. I potem jak chwycimy opowieść, no to zwracamy uwagę na pewne elementy. Co zrobić, żeby opowieść miała większą moc, żebyśmy byli lepiej słuchani, więc może trzeba troszeczkę inaczej usiąść, troszeczkę coś zrobić z naszą sylwetką, coś może zmodulować głosem, trochę inaczej skomponować naszą historię, zastanowić się nad tym, jak ją rozpocząć, jak ją spuentować, do kogo zmierza nasza opowieść. Jeszcze nie, pytanie na zagadkę. Szczęścia szukam. A każe co na to? No to leży, śpi, szczęścia szukasz. Baśnie dają nam taką podstawę, dają nam, powiedziałbym, rytm, bo sama forma baśni
dzięki temu, że przetrwała tyle lat, to, co sprawiło, że przetrwała do współczesności, to jest taka siła formy, formuły. Mamy początek, mamy pewną logikę. Właśnie się może nam wydawać, że opowiadanie to jest taka luźna forma, że możemy sobie tutaj odpływać. No właśnie Baść uczy nas pewnej żelaznej logiki, nawet matematyki opowieści, że jak powtórzymy jakąś formułę trzy razy, to w jakiś magiczny niemalże sposób działa, że to przykuwa uwagę. Ale jak już przedłużymy coś za długo, to ją gdzieś gubimy. Więc taka troszkę baśń uczy takiej dyscypliny, pewnej frazy muzyczno-rytmicznej, bo muzyka jest ważna w opowiadaniu. Nawet nie chodzi o to, żeby śpiewać czy wygrywać, ale gdzieś ten podskórny puls, który niesie opowieść, jego wyczucie prowadzi nas potem do tego, żeby opowiadać. No, czyli śmiało, jak odgadniesz zagadkę, to co? To będziesz miał szczęście, prawda? Będziesz miał szczęście, czyli w tym wypadku... Szczęście dam, czyli w tym wypadku... Kasa. Tyle złota, ile ważysz. Ile ważysz. Ale jak nie odgadnie tej zagadki, to co wtedy? Będziesz pracował u mnie przez całość. Będziesz pracował. Tutaj ważne jest, że w opowiadaniu, także szczególnie jest to ważne w pracy z osobami niepełnosprawnymi, że jesteśmy w kręgu, że nasza opowieść nie jest indywidualną opowieścią, że opowiadacz nie jest sam, że nasza historia łączy się z innymi, wynika, jest w dialogu z innymi, a gdy zapomnimy historii, to nie jest błędem. Często sytuacja, w której w kręgu opowieści zapominamy historii, otwiera fajną sytuację, bo nam ktoś przypomina. Albo to, że zapominamy, otwiera nam sytuację, zaczynamy się zastanawiać, a jakby to mogło być inaczej. Czyli tu nie ma takiej presji występu, presji, że trzeba pamiętać. Dzieje się to na żywo w takiej interakcji pomiędzy uczestnikami, która otwiera różne możliwości. I gdzieś ten rytm, puls, który jeśli się uwalnia, on tutaj nas niesie. To mówi, słuchaj, ty masz tu, zgadłeś. No to brat mówi, to daj mi teraz to, co obiecałeś. Nie dam ci. Jak to obiecałeś? Co z tego, że ci obiecałem? Jestem silniejszy. My tutaj mieliśmy takie doświadczenie, bo już pracowaliśmy z różnymi grupami niepełnosprawnych i taką sytuację mieliśmy, że był chłopiec, który potrafił tylko wydobywać trochę takie jakby zaśpiewy, które nigdy nie były określone w czasie, po prostu co jakiś czas wydobywał różne dźwięki. I w takim naszym kręgu opowieści zbudowaliśmy historię, w której była opowieść o chłopcu, który tracił głos i w pewnym momencie historii podchodziliśmy do niego, gdzieś było brzmienie gitary i on nam zawsze w tym momencie śpiewał, wydawał głos. Co było dla terapeutów szokiem, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie robił. A było to możliwe dzięki temu, że cały krąg, że wszyscy dawali mu tę energię. Że w jakiś sposób ta opowieść tworzyła całość, w którą on wchodził, która pozwalała mu przeskakiwać pewne ograniczenia. Czyli tak to troszkę działa, że jest ten prowadzący, otwiera opowieść, której wątki, nitki łączą się, inspirują pozostałych do dawania swojej ścieżki opowieści, a potem to się układa we wspólną narrację, wspólną opowieść, która może być także zaprezentowana, która może być głowę, także formą do pokazania innym. I głowę. W trakcie tej pracy przełamywane są pewne ograniczenia, pewne zahamowania, pewne bariery. To jest zagadka, którą wymyślił Leonardo da Vinci, słynny malarz, jak wiemy, renesansu. I jest trudna zagadka. Ja bym w życiu jej nie odgadł. Ale podpowiem wam, że ona jest związana ze spaniem w nocy. I każdy tego ciała używa, o którym tu mowa. Może przedmiot jest lepsze określenie. Gdy traci głowę, robi się większy. Gdy ją odzyskuje, robi się mniejszy. Poduszka. Warszawska Grupa Studnia O to jedna z grup oraz instytucji, które posługują się metodą storytellingu. Tutaj jest sieć opowiadaczy, instytucji, które zajmują się opowiadaniem.
Grupa Studnia O, no my zaczynaliśmy na przełomie tutaj wieku. Takim wyznacznikiem naszego działania jest Festiwal Opowiadania, który organizujemy od 10 lat, na który zapraszamy opowiadaczy z całego świata, czyli jest mniej więcej 10-letnia historia opowiadania. Jest Michał Malinowski w Konstancinie, Teatr NN i w Poznaniu opowiadacze. Jest taka sieć tu opowiadaczy i jest bliżej nieokreślona grupa ludzi, którzy używają opowiadania w różnych działaniach, w edukacji, w działaniach animacji kultury. Być może nawet nie są świadomi, że ich narzędziem jest storytelling czy opowiadanie. Dlatego ważne jest poszukiwanie kontaktów, rozszerzanie, spotykanie się. Storytelling jest dosyć swobodny. Opowiadacze poruszają się w szerokim polu różnych działań właśnie i edukacyjnych, i w animacji kultury. To opowiadanie jest używane w muzeach, w bibliotekach, w różnym kontekście. Nie jest rzeczywiście ujęte w jakąś, jest takim dynamicznym ruchem, małym, ale dynamicznym, który nie jest jeszcze ujęty w ramy. Nikt jeszcze tak tego nie ogarnął, tych różnych ścieżek działania. To może jest taki dobry moment, żeby to zrobić. Odgad. Prawda? Logika historii jest taka, że musi się na końcu nastąpić zmiana i też tak bywa w historiach, że niekoniecznie ten najstarszy, ale często ten najmłodszy bywa mądrzejszy w tych starszych, którym się wydaje, że wiedzą więcej.